Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Orląt, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły z DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. To jest już trzecia i ostatnia część do odcinka o radarze. W tej części omówimy sobie tryb ACM. Tak jak wcześniej mieliśmy CRM, w tym tryby RWS i TWS, tak dzisiaj będziemy mieli ACM. W tym tryb Dogfight, który będzie naszym jakby głównym trybem. I omówimy sobie sposoby namierzania w kontakcie wzrokowym jakby. Czyli umownie jest to ustalone na 10 mil, czyli poniżej 10 mil mamy ACM, czyli kontakt wzrokowy tak zwany visual. Powyżej 10 mil mamy BVR, czyli Beyond Visual Range, poza zasięgiem wzroku. OK. Możemy sobie odpauzować. O, raczej odmrozić ekran. Spójrzmy sobie na kontrolki, których będziemy używać. Jeżeli będziecie chcieli wchodzić w Dogfight, przyda Wam się Dogfight Missile Override Switch. Przycisk na Dogfight Missile Override Switch Dogfight przełączy Was od razu w tryb Dogfight. Missile Override Switch na Missile Override przejdzie Wam w tryb Missile. Ja sobie ustawię na Cycle. Dzięki temu przechodzę w poszczególne tryby jakby po kolei. Czyli po prostu jednym przyciskiem Dogfight Missile Override Switch Cycle przechodzę pomiędzy trybami. OK. Kolejne przyciski, jakie będą Wam potrzebne, to oczywiście Target Management Switch Up, który będzie odpalał tak zwany tryb Boresight. Target Management Switch Right, który będzie odpalał tryb tak zwany HUD, czyli skanowanie tego, co mamy na HUD-zie. Target Management Switch Down, który będzie uruchamiał wertykalny skan. I jeżeli będzie nam do czegoś Target Management Switch Left potrzebny, to Wam dam znać. OK. W porządku. Przejdźmy sobie w tryb ACM. Mamy na to dwa sposoby. Możemy albo na ekranie radaru przejść z CRM na ACM w ten sposób. I wtedy mamy tutaj no rad pokazane, czyli no radiation, radar w tym momencie nie działa. Będzie działa dopiero, jak wybierzemy jakiś konkretny tryb. Drugą opcją na przejście w to jest naciśnięcie właśnie Dogfight Override Switch. I w tym momencie jesteśmy w trybie Dogfight, co jest sygnalizowane przez napis DGFT tutaj w lewym dolnym rogu. Symbolika tego jest dosyć prosta. Najważniejsze, co Was interesuje, to Wasza prędkość, wysokość, master arm, czyli przełącznik od uzbrojenia, czy jest ono włączone, czy wyłączone. W momencie, gdy jest arm, znaczy, że jest włączony dogfight, czyli tryb, w którym aktualnie się znajdujemy. Teraz tak, gdy naciśniemy target management switch up, pojawi nam się taki krzyż. To jest tak zwany boresight, czyli wszystko, jakbyście tutaj sobie obramowali w taki prostokąt, wszystko co znajdzie w tym prostokącie będzie przez radar automatycznie namierzane. Pierwszy, najbliższy cel. Czyli jeżeli utrzymamy cel, który tam daleko gdzieś widzimy, tą kropeczkę w tym krzyżyku, jakby w obrębie tutaj tych odległości między krzyżami, będziemy w stanie go namierzyć. I tak też zrobimy. Poczekajmy. Zaraz nam się powinien namierzyć. To ma zasięg do 20 mil. Oczywiście wszystko jest zależnie od warunków aktualnie panujących pogodowych. OK, namierzy nam się, jak widzicie. W porządku, jest 10 mil do niego. Teraz możemy sobie przejść na przykład w HUD scan, czyli target management switch right. Wszystko, co jest w obrębie HUD-a, jest skanowane. Znowu to widzicie. I znowu zrzućmy ten cel. I raz jeszcze. HUD scan. Poprzez target management switch right i widzicie, że cel został złapany. Jakby. OK. W porządku. Teraz sobie odpauzujemy i wytłumaczymy sobie, na czym polega skan wertykalny. Przygazujmy konkretnie, żebyśmy złapali tego Su-27. On jest nieuzbrojony, nie będzie chciał do nas strzelać. HUD scan przydaje się do typowego dogfightu. W momencie, gdy cel jakby zgubicie, tak jak w tym momencie, na przykład chcecie go namierzyć,
włączacie sobie skan wertykalny i... no musiało się to... Dobra. W tym momencie wszystko, co jest, znajduje się na tej linii, od tego krzyża tutaj, w tym miejscu na górze, wszystko, co znajduje się na tej linii, teoretycznie 60 stopni od krzyża, czyli 30 w górę, 30 w dół. W praktyce wychodzi, że jest troszeczkę więcej w górę skanowane, aniżeli w dół. Gdzieś do tego miejsca macie skanowane mniej więcej w dół i gdzieś do tego pewnie w górę. Wszystko, co znajduje się na tej linii, zostanie namierzone. To jest przydatne w dokwajcie, kiedy przeciwnik często jest nad nami. Gdzieś lata nam tu, cały czas głowę wychylamy w tę stronę. Wtedy nam się ten tryb przydaje. Zresztą zobaczycie to zaraz dokładnie. Czyli widzicie, ja za nim podążam. Chcę go namierzyć, ale on cały czas pozostaje gdzieś. O, widzicie, namierzył się. Troszeczkę zrzucę przepustnicę. O, przeciążenie wchodzimy duże. I znowu. Zgubimy go. Spróbujmy go namierzyć. Znowu się namierzy. I raz jeszcze. Znowu się namierzy. I raz jeszcze. Staramy się utrzymać go w tej linii. Znowu się namierzy. Ok. Kolejnym sposobem jest po prostu włączenie oczywiście naszego celownika nachylmowego poprzez ten knob pod panelem FWR. I w tym momencie mamy takie coś. Ok. Szybkie omówienie. Znowu. To jest aktualne nasze przeciążenie. To wskazuje, że radar aktualnie promieniuje, więc nie będziemy w stanie nic namierzyć, bo nie wybrali się odpowiedniego trybu. Nasza aktualna prędkość, nasza aktualna wysokość, przełącznik Master Arm, tryb Dogfight, aktualne... Boże, jak to się nazywało? Kurs i namiar magnetyczny samolotu w tych miejscach i aktualny... jakby namiar, w którym patrzymy, nie w którym znajduje się samolot, tylko w którym my w tym momencie patrzymy. Czyli my w tym momencie na przykład patrzymy na 238. Ok. Teraz jak namierzyć przez ten tryb? Jak jesteśmy już w trybie Dogfight, naciśnijmy TMS Up. Widzimy to takie okienko. Takie jajko jakby się zrobiło. No i spróbujmy polecieć bokiem w jego stół, tak żebyśmy go w to jajko złapali. OK, mamy go w jajku. Naciśnijmy TMS Up. I cel jest namierzony. I znowu, widzicie? Cel nam się sam namierza poprzez celownik nachełmowy. Oczywiście musi się to znajdować w kątach sterowania jakby anteną radaru, czyli... w tym momencie na przykład wszedł nam w kąt. A jeżeli będziemy na przykład zbyt nisko w stosunku do niego, czy zbyt wysoko pod innymi kątami, to może nam się nie udać go namierzyć. O. Znowu. Jak w jajko złapiemy. TMS Up jest namierzony. Kolejny sposób na namierzenie celu w trybie ACM. Jest to ogólnie ostatni ze sposobów, teoretycznie. Są to jak najbardziej ciekawe rzeczy, bo bardzo przydatne w dogfajcie, które pozwalają nam na namierzenie celów, tak jak teraz. Ops, komunikat w przeciągnięciu, ale nie przejmujemy się nim. Nie tylko my przeciągnęliśmy, widzę. No, tak czy inaczej, nie chodzi tu o walkę. Możemy sobie nawet zastopować. Także już wiecie, jak korzystać z radaru w trybie ACM, który jest bardzo przydatny do dogfightu, który jest bardzo przydatny ogólnie, jeżeli walczymy sobie poza zasięgiem wzroku. Każdy z tych trybów automatycznie, oprócz hełmowego bodajże, namierza automatycznie cel. Czyli nie musicie szukać jakoś celu, wciskać czegoś dodatkowego, po prostu jak cel zostanie złapany przez radar, automatycznie jest namierzany, najbliższy cel. Także jeżeli teraz dalej by się znajdował cel, który chcecie namierzyć, to albo musicie użyć trybu Boresight, jeżeli ten cel znajdowałby się powiedzmy gdzieś tam, żeby złapać akurat tamten cel, a nie tego jednego. Albo po prostu musicie tak wylecieć, żeby nie stał wam w linii wzroku ten. Mam nadzieję, że ten film wam się przydał. Zapraszam do oglądania następnego filmu, który będzie już w poniedziałek, bo dzisiaj mamy piątek. Zapraszam do dołączenia do nas na Discordzie, do dołączenia do
jakby inaczej, do śledzenia strony na Facebooku, gdzie będziecie pozostać na bieżąco. Do zobaczenia.